Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, mniej więcej miesiąc temu miałem możliwość tutaj przemawiać do Państwa i obiecałem, że wchodzimy do play-offów i będziemy walczyć o medal. No dziś jesteśmy po play-offach, udało nam się dla Częstochowy po 10 latach zdobyć brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski, przywozimy go do Częstochowy. Jesteśmy w tej chwili jednym z najlepszych zespołów w Polsce. Wczoraj w Grudziądzu nasi młodzi zawodnicy dołożyli jeszcze srebro drużynowe w kategorii juniorów, także Częstochowa po latach słabszych występów ponownie jest w czubie u samej góry speedwaya polskiego i światowego. Wiele sukcesów też indywidualnych. Robimy to wszystko dla Państwa. Też w dużej mierze dzięki Państwu wszystkim, dlatego chciałem tutaj serdecznie dzisiaj Państwu w imieniu własnych zawodników, kibiców częstochowskiego Włókniarza serdecznie Państwu podziękować. Pani powiem, że wszyscy jesteśmy dumni z występów naszych żużlowców i młodzieżowców i drużyny profesjonalistów, bo powrót jakiego dokonali do czołówki żużla w Częstochowie jest naprawdę imponujący, dlatego bardzo serdecznie dziękuję władzom klubu, dziękuję panu trenerowi, który jak zwykle skromny z tyłu wykonał kawał dobrej roboty. Trenerze nasz czarodzieju, który zawsze czaruje na wszystkich meczach, bardzo serdecznie dziękujemy i każdemu członkowi drużyny, każdemu zawodnikowi wielkie serdeczne podziękowania, bo naprawdę wybierając się na żużel widzieliśmy wielką walkę, wspaniałą rywalizację sportową, a wyniki mamy okazję dzisiaj podziwiać i dziękować i gratulować za te wyniki, bo to naprawdę jest promocja miasta w kraju i za jego granicami, jeżeli w taki sposób takie wyniki przywozicie nam. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z nami Michał Gruchalski, do końca sezonu junior Forby Dwukniaza Częstochowa. Michał, sezon powoli zbliża się ku końcowi. Chyba generalnie udany sezon w Twoim wydaniu, bo oprócz brązu z drużyną w PGE Ekstralidze był też brąz juniorski w parach. Wczoraj natomiast na torze w Grudziądzu srebrny medal drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Chyba może być zadowolony z tego sezonu. Ogólnie sezon jest ok pod względem osiągnięć, natomiast jeżeli bym miał patrzeć na swoje zdobycze punktowe podczas meczu, czy ogólnie podczas całego tego sezonu, to nie są one zadowalające, bo chyba mi się wydaje, że w tamtym sezonie miałem ciutkę więcej tych punktów, jeżeli chodzi o ligę. I to jest dla mnie chyba, myślę, najbardziej takie dołujące. Ale w sumie nie ma się co przejmować, bo oficjalnie sezon się już zakończył i trochę tych osiągnięć mamy, więc wspólnie zapracowaliśmy na to, żeby się znaleźć w tych play-offach i wspólnie dalej pracowaliśmy po to, żeby zdobyć medal i to nam się udało. Mówisz o tej słabszej jeździe w PGE Ekstralidze. Co było przyczyną tych słabszych wyników, bo pamiętamy chociażby ten mecz, pierwszy mecz w Zielonej Górze, gdzie naprawdę byłeś jednym z liderów Włókniarza, no ale przychodziły też mecze, gdzie tych punktów było dużo mniej. Co było przyczyną tego? Ciężko szukać jest teraz przyczyny, bo jechałem na tym samym silniku, na tych samych ustawieniach co z rundy zasadniczej i niestety kompletnie to nie zagrało. No. Tor był troszeczkę też inny w Zielonej Górze i to było już widać na pierwszy rzut oka, chociaż myśleliśmy, że to jest tylko taka zmyłka, no ale okazało się, że jednak, że nie, że to co nam się wydawało było dobre. I no cóż, no, cieszymy się z tego co jest, bo parę ładnych lat w Częstochowie nie było medalu z Ekstraligi, więc myślę, że dla miasta to jest i dla klubu to jest coś naprawdę znaczącego. Michał, ty kończysz już wiek juniora, także na pewno będzie ciężko tutaj załapać się do składu we Włókniarzu. Jakie plany na przyszłość? Chcesz powalczyć o ten skład, czy jednak krok do tyłu, czyli liga niżej i krok do przodu sportowo wtedy? Czasami w życiu trzeba zrobić krok do tyłu, żeby móc zrobić dwa do przodu, więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłoby pójście do ligi niżej po to, żeby się tylko rozjechać. Myślę, że później po następnym sezonie, jeżeli byłaby taka sytuacja, że bym naprawdę robił fajne, dobre punkty gdzie indziej, na przykład w ligę niżej i prezes Świącik by to zauważył, to myślę, żeby się do mnie odezwał i bym tu przyszedł, bo zrobię wszystko, jeżeli się okaże, że będę musiał iść po prostu gdzie indziej jeździć, żeby tutaj do Częstochowy wrócić, bo jak ja to powtarzam, lwem się za nie była. Tego Ci, Michał, życzę. Powodzenia. Dziękuję bardzo.